Litery tworzą słowa, a słowa tworzą zdania. Tak to wygląda? Otóż niekoniecznie. Czasami litery tworzą po prostu ciąg liter, bo mają nie tylko znaczenie, ale i kształt i ktoś to wykorzystał. Oglądajcie odcinek o i o i wejdźcie ze mną na kolejny poziom języka młodzieżowego. Jeśli dotąd tam nie dotarliście, może się Wam podobać. Zanim przejdę do dzisiejszej porcji językowych mądrości, dorzucę dwa zdania do dyskusji o najnowszym młodzieżowym słowie roku, zwycięzcy ogólnopolskiego plebiscytu. Teraz wszyscy mówią o śpiulkolocie, ale uroczyście oświadczam, że przed rozstrzygnięciem plebiscytu znała to określenie może garstka dzieciaków, a używało go jeszcze mniej. Pytanie brzmi, skąd oni to wzięli, bo przecież nie z języka młodzieżowego. Znam ludzi w swoim wieku, którzy lubią czytać książki nastolatków, co wierzą w świętego Mikołaja. A nawet takich, których kręcą czterej pancernie i pies. Serio. Ale nie znam nikogo, kto używałby słowa śpiulkolot. Oznacza podobno miejsce, w którym się śpi, które wręcz przyciąga do spania. Ale tylko podobno. To brzmi jak teoria spiskowa, ale mówię wam, boomerzy wymyślili najpopularniejsze młodzieżowe słowo roku, bo na pewno nie my. Szybka sonda uliczna na dowód. Czy słyszała pani o takim słowie jak śpilkolot? Nie słyszę. Nie znam. Już teraz słyszałam, bo mam dwoje dzieci, więc słyszałam. Bo jak tylko wyszło gdzieś na internecie, nie wiem, jakieś tam właśnie, co to jest śpiulkolot, mamo, wiesz, więc przyszły się zapytać i mi wytłumaczyły, że to jest łóżko, bo tak to bym nie wiedziała. I same stwierdziły, że nie wiedzą skąd się wzięło, bo tego słowa wcześniej nie znały. Zna pani jakieś słowa młodzieżowe? Wiecie, no musiałabym się zastanowić dłużej, ale powiem, że no w tej chwili mi nic nie... Okej, może no tak młodzież mówi, jeżeli wszystko jest w porządku. Nie mam do czynienia z młodzieżą, więc nie przebywam z młodzieżą, więc nie bardzo. Twoja stara. Nie. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo. A teraz już i są trochę jak określenia tego, którego imienia nie wolno wymawiać. Z jakiegoś Harry'ego Pottera czy innej baśni fantazy. Zaraz wyjaśnię, o co chodzi, ale najpierw zasada. Młodzież bardzo lubi język, robi z nim milion rzeczy, czasem też traktuje alfabet jako ciąg znaków, które można dowolnie interpretować. Jak plastelinę albo jak klocki, z których powstają określone kształty. W tym przypadku emoji, czyli nie słowa, ale też nośniki znaczeń. Taki pomysł na wyrażenie, co się w danej chwili czuje, bez konieczności opisywania. Nie wymyśliliśmy tego sami. Kultura popularna bawiła się podobnymi rzeczami od dawna, szczególnie ta pozaeuropejska. Okay, well, it was a long time ago. Scott Fallman is a professor researching artificial intelligence at Carnegie Mellon University in Pittsburgh. Piszę i widzę twarz. W środku usta, po bokach przymknięte oczy. Resztę mam sobie wyobrazić, to znaczy dorysować w głowie. Jeśli komuś wciąż ta twarz się nie objawia, trudno, musi uwierzyć, że tak właśnie jest. Trzeba powiedzieć, że trend jest mocno wschodni, nawet daleko wschodni. Te oczy i usta, które widać w... i są generalnie japońskie, czyli skośne, wywodzą się z kamoji. Zestawu emotikonów mocno związanych z specyficzną formą komiksu mangi i anime. W Japonii bez kamoji nikt do internetu nie wchodzi. Do Polski docierają jego skrawki. Ale do rzeczy. Ważna sprawa. Się nie wymawia, nie powtarza, nie krzyczy, nie szepcze. Od biedy można przecież. Nie ma żadnego strażnika Teksasu od języka. W necie da się usłyszeć, jak ktoś mówi i po polsku u, i z angielskiego u, albo you, ale to i obciach, i złamanie regulaminu gatunku. Uwu voice, I don't know what you expected me to do. Uwu? Są słowa, które nie wychodzą z ust, ale z klawiatury. Nic nie zrobisz, to po prostu tak jest. Weź się z tym pogódź, weź się pogódź! Po co do tego wracać?
Niekiedy bywa też tak, że emotikony wydostają się z internetowej klatki, przechodzą do języka i nawet się tam nieźle urządzają. Najpierw były tylko znaczkiem, potem są wyrazami. To historia określenia pokrzem. Pamiętacie? Jeśli nie, tu jest odcinek na ten temat. No i oczywiście XD. Tamto już w ogóle. Na początku był zestaw liter mających naśladować uśmiech, a później pełnoprawne, wymawiane skrupulatnie litera po literze słowo. Z jest inaczej, zostało u siebie, to znaczy na forach, Facebookach, Instagramach. Wciąż jest bardziej obrazkiem, bardziej zestawieniem znaków niż słowem. Emotką, jak coś się zmieni, dam znać. No dobra, ale co to właściwie znaczy? Przede wszystkim coś miłego, a nawet słodkiego. Jeśli ktoś choć trochę orientuje się w japońskich komiksach, to będzie wiedział, o jaki rodzaj słodyczy chodzi. O coś takiego, co sprawia, że na twarzy masz banana, a w sercu robi ci się ciepło. To będzie też coś uroczego, ślicznego, jak małe kotki, które zawsze zdobywają mnóstwo lajków, więcej niż małe dzieci, mimo że matki chciałyby inaczej. Choć nie zawsze jest aż tak słodko, przy pomocy da się pokazać innym, że jesteśmy zadowoleni, szczęśliwi. Dostałem kasę od dziadka na nowego smartfona, to pochwalę się, dodając to samo wtedy, kiedy niespodziewanie zaproszą mnie na mega imprezę. Przy pomocy podziękuję też za komplement, pochwałę. Jedna z legend głosi też, że w angielskim to skrót od unhappy without you i pisze się tak do osoby, za którą się tęskni lub z którą chciałoby się być. To jedna z pobocznych wersji, raczej chyba nie za często spotykana. Oczy są szeroko otwarte, może nawet wytrzeszczone. Takich oczu widzieliście mnóstwo na japońskich obrazkach, więc i w kamodzi znalazło się dla nich miejsce. Skoro oczy ogromne, to przede wszystkim zdziwienie. Można tłumaczyć jako serio, nie wierzę, no coś ty. Naprawdę? A jeśli nie zdziwienie, to również wielkie zaskoczenie. Naprawdę kupiłeś ten samochód? Oliwia idzie z tobą na imprezę? Wersja z oczami przymkniętymi w Polsce jest znacznie popularniejsza niż ta z wytrzeszczem, ale na świecie już niekoniecznie. W języku międzynarodowym i używane są tak samo często, do tego jeszcze z dwoma wielkimi O i kropką pośrodku. No to lecimy z podsumowaniem. To, co właśnie widzicie na ekranie, to prawie słowa albo niby słowa, właściwie emoji, ale są już używane w zdaniach, więc to jakby wyrazy. Tyle, że wciąż tylko w języku pisanym. Wywodzą się z Japonii, ale dziś niewiele osób o tym pamięta. U to przede wszystkim wyrażenie podziwu, stwierdzenie och, jakie to śliczne, wspaniałe, ale też wyrażenie zadowolenia. Oło to z kolei zdziwienie lub zaskoczenie, reakcja na coś niesamowitego, co prawie nie miało prawa się zdarzyć, ale jednak się zdarzyło. I to by było na tyle. Przypominam o poprzednich odcinkach, pokaż ją. Podobno polscy uczniowie mają... Dziś będzie o słowie popularnym język, a jest ich już 3 i zapraszam na kolejne. Nara. O, to też znalazło się w plebiscycie na młodzieżowe słowo roku, przynajmniej jedyne normalne, a nie jakiś niemowlęcy śpiulkolot. Widzimy się. Oh, oh, what is this? I think I found love within, deep inside your heart and soul. Oh, oh, babe, yeah. Oh, oh, what is this? I think I found love within, deep inside your heart and soul. Oh, 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 yeah, yeah. Oh, oh, what is this? I think I found love within, deep inside your heart and soul, oh.